Siemanko, witam w ognistym garażu. Przed Wami już finalny odcinek składania BMW E36 z silnikiem M54B30 na turbo. Ale zanim będziemy dokładać koksu, sprawdźmy, jak ten silnik był użytkowany do tej pory, w jakim stanie jest ten silnik. No i zapraszam do oglądania. W tym momencie właśnie popuszczam głowicę, każdą śrubkę po jakiś tam kawałek obrotu, żeby nie odkręcać od razu wszystkich, tylko w miarę równomiernie, żeby uniknąć naprężeń. No i to jest ten najbardziej stresujący moment właściciela każdego samochodu, który oddał auto do mechanika celem naprawy bądź weryfikacji. Czyli panewki korbowodowe, panewki główne. W dużej mierze zależy od tego dalszy los tego silnika, ponieważ w większości przypadków zatarta panewka główna lub korbowodowa zwyczajnie zwiastuje koniec żywota tego silnika. Ten klej świadczy o tym, że on jeszcze ten silnik nie był rozbierany, ponieważ BMW dawało oryginalnie tutaj nałączenia takie to. Sprawdźmy sobie wał, czopy, 2,4, 2,5. Nie ma z nimi tragedii, ale chyba będę chciał dać ten wał do sprawdzenia, a jeżeli trzeba będzie, to nawet do szlifu. Nie ma z nim tragedii, ale na pewno będziemy chcieli go sprawdzić. Oczywiście szczególną ostrożność należy zachować nie tylko i wyłącznie przy składaniu, ale przy jego rozkładaniu również, ponieważ każdy element jest w jakimś stopniu zużyty. Trzeba zwrócić uwagę na to, jak jest zużyty, w którym miejscu i na pewno się dowiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Na razie powyciągaliśmy sobie te elementy. Jedyne tłoki już zażywają kąpieli. Nie ma ich tutaj. Wał wstępnie przemyliśmy. Młody, kaj przepierdala te wszystkie narzędzia. Wszystko wiemy, że to ty wszystko tutaj chowasz, nie odkładasz na miejsce. Małej, a historii małej grzechotki i tak już nie poznacie. Ale co kręcisz? Śrubkę. Śrubkę. A to jest linka, wiesz do czego? Do maski? Do maski. Chcesz zostać gwiazdą porno? Ej, tytoń. Będzie do skopy. Nie było problem. Wszystkie śrubki są odkręcone. A element się nie rusza. Nie wiem, która, bo nie znam się na BMW, ale to jest miara. Sklepek bulbulatora. Bulbulator, a na ile ma przyczłapów? Znalazłem się na noc. Młody, tańczy. Tu masz rurę do tańca. Gdzie byś na jezioro? Rura. Następnie przystępujemy do demontażu kompletnego napędu razem z zawieszeniem przednim i tylnym, ponieważ będziemy mieli tutaj ponad 400 koni w tym samochodzie, więc wypadałoby to wszystko z 1.8 wymienić na troszeczkę mocniejsze podzespoły, ale to w dalszej części filmu. Wyślesz mi na mój telefon? Nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon? Kurde, panie, jak się tutaj to aluminium świeci na bogatości. Wkładamy dalej, co? Tłoki już też. Po chemioterapii wszystko pięknie schodzi pod palcem. Tak wygląda wstępnie przygotowany tłok do założenia, zaraz po myciu. W wszystkich rowkach tutaj musi być bardzo czysto, zanim założymy nowe pierścienie. I tak 6 razy.
Tak wygląda kolejny tłok, który przeleżał sobie chwilkę w nitrze. To się tutaj wręcz, można by powiedzieć, że sypie. Się cały syf utlenił. A przed wami kompletnie zregenerowane zawieszenie przednie, tylne z BMW E36 ze skrętami. Cały komplet został proszkowo pomalowany, uprzednio wypiaskowany. Wszystko poskładane na nowych częściach, sterylnie i profesjonalnie. No i mamy poskładany dół silnika. Oczywiście wszystko jest skręcane na najlepszych szpilkach do motorsportu na świecie. To są to szpilki ARP. No i przystępujemy do zakładania głowicy. Nową uszczelkę należy sobie roznitować. Ona się składa z trzech części, środkowej, dolnej i górnej. Oczywiście ze względu na to, że to jest custom, to górna zostaje, dolna zostaje, środkową wyrzucamy i zastępujemy ją przekładką 2 mm. Przy składaniu należy zachować szczególną ostrożność i czystość, jak i dokładność. Na pewno wielkim ułatwieniem będzie ponumerowanie sobie każdej ze śrub głowicy, ponieważ przy przykręcaniu można się bardzo łatwo pomylić. Numerując sobie te śruby jest to praktycznie niemożliwe. Teraz zanim zabiorę się za owijanie bandażem kolektora wydechowego, najpierw sobie chciałbym ten silnik po prostu włożyć do samochodu razem ze skrzynią biegów na swoje miejsca celem po prostu przymiarki, w jaką stronę ma być obrócona muszla ssąca i czy wszystko dokładnie pasuje. Niestety za dużo nie nagraliśmy z budowy tego auta, z reszty rzeczy, zwyczajnie na brak czasu, więc postaram się teraz wszystko wam pokazać do tej pory, co nam się udało zrobić, bo tak naprawdę to my już dzisiaj jedziemy ten samochód zawieźć klientowi. Zawieszenie z tyłu jest praktycznie całe nowe, wiadomo, tam połośki zostały, może klient sobie będzie sam wymieniać, nie wiem. Mamy porobioną całą resztę, czyli sprzęgło dwutarczowe. Zostało nam spakować ostatnie elementy tego pięknego E36. Zobaczmy, jak to jest w środku. Pełne centrum dowodzenia. Zapakowany. Lecimy.